it up. Add it up. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jestem w domu, nagrywam vloga z domu. Dawno tego nie robiłem, w ogóle dawno vloga nie nagrywałem. W sumie na Ukrainie nagrywałem vloga, ale go nie dodałem. W sumie dawno nie nagrywałem vloga. Jestem w domu, zaczynamy dzisiaj vloga. Dawno. Przez to, że właśnie dawno nie nagrywałem, jest coś takiego w YouTubie, że jak dawno nie długo nie nagrywasz, dla mnie tydzień to jest długo nie nagrywanie, ponad tydzień, półtora tygodnia w zasadzie, to tak troszeczkę wychodzi się z sprawy. I tak jakby bierzesz kamerę i masz coś takiego, że zaczynasz to od nowa. Jakbyś nigdy tego wcześniej nie robił i troszeczkę takie trema, stres, coś w tym stylu. No jest takie to dziwne uczucie. Oczywiście, słuchajcie, przed tym jak zaczniemy serdecznie, zapraszam was do wspólnego uśmiechu, tak aby zacząć ten dzień z pozytywną energią, z pozytywnym, albo zakończyć ten dzień, bo zależy o której godzinie to oglądacie. Z pozytywną energią. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień listopadowy, to jest mój drugi film w listopadzie, mimo że jest 8 listopad. Listopada? Listopad? Dajcie znać, jak się powinno mówić. Piękna aura za oknem, czyli chmury, szaro, buro i niejako. Ale powiem wam szczerze, że jak na jesień, która teraz jest, to i tak naprawdę było pięknie. Dawno nie pamiętam takiej złotej polskiej jesieni, tak jak się mówi, złota polska jesień. Zazwyczaj jest taka jesień właśnie jak za oknem w tym momencie, czyli tak mega szaro i tak depresyjnie. Dobra, nieważne. Lecimy z tym filmem. Jedziemy, załatwiamy trochę rzeczy. Jesteśmy właśnie przed prokuraturą, ale o co chodzi z prokuraturą, to dowiecie się u Ewy na kanale. Ale no jest ciekawie. Teraz tutaj jakaś stłuczka była niestety. I policja tutaj interweniuje. Miałem kiedyś stłuczkę w swoim życiu, jedną taką, jak pracowałem w firmie z namiotami, kiedy rozstawiałem namioty. No pracowałem przy namiotach po prostu, takich ekspresowych. Jechałem Fordem. I słuchajcie, pani przede mną zahamowała bardzo mocno na Puławskiej i wjechałem w tyłek. No nie zachowałem takiej, wiecie, ostrożności. I takiej wjechałem w tyłek i wyszliśmy, ona taka... No ja też zestresowany, ona zestresowana całą tą sytuację, sytuacją i miała delikatne wgniecienie w zderzaku, ale tam jakoś tak podszedłem, tak wyciągnąłem to wgniecienie i tyle. Nic nie było. Pani powiedziała, a dobra, jak pan to zrobił, no to proszę jechać. Więc to jest taka jedna moja sytuacja w życiu, kiedy troszeczkę coś przeskrobałem, jeśli chodzi o jazdę samochodem i tego typu rzeczy, że wiecie, coś mi się zdarzyło, jakiś taki mały incydent. Chociaż mieliśmy też jeszcze ostatnio, jak nam ktoś wjechał w tyłek. Ale jeśli chodzi z mojej winy, to była moja wina zdecydowanie, ale pani była bardzo miła i pobłażliwa. Tak to możemy nazwać. A tak to ja mam 0 punktów i teraz przekroczyłem prędkość. Teraz będę miał 4 punkty. Ale tak to nigdy nie miałem żadnych punktów jeszcze, więc wzorowy kierowca. Nie, możemy zrobić, uwaga, bo ty chciałeś. Może zrobić czerwono-biało. Chcesz tak? Czerwono-zielono. Albo biało? No biało. Czerwono-biało tak w Dubaju było. A weź zobacz te bombki tutaj. Ale bardzo mały wybór jest. No bo jest jeszcze, kochani, wiesz, wcześniej. Jaki fajny ten kalendarz adwentowy. Ja bardzo chciałbym kupić 2 takie dziadki do orzechu przed telewizorze postawić. Dobra, a są tu? Znaczy nie ma, może zamówić. A tak patrzę na przykład teraz, to mi się tak podoba to takie złote, ładne. Czy nie? Co? Złoto. Zobaczcie, jakie fajne jest w TK-u. Takie poroże. Ewa tak zachwalała, że tutaj jest taka strefa, home. Że tutaj będzie taki wybór. Nie ten TK? To sobie zerknę tutaj. No zerknij. Przestałem tak dużo jeść i mam teraz coś takiego, że zaczyna mnie bardzo mocno ssać. Jestem czwarty dzień mniej jem po prostu. Nie mówię, że jestem na diecie, ani coś, tylko mniej jem. I chodzę na siłownię. Taka ciekawostka. I powiem, że tak nie ssie, ale kurczę żołądek. Kurczę żołądek, żeby było lepiej. Więc jeśli ktoś chce, niech trzyma za mnie kciuki. Ale dopiero po dłuższym czasie pokażę wam, może sami zauważycie efekt. TK Maxx w promenadzie nie ma za dużego asortymentu, jeśli chodzi o świąteczne. Obalamy mit. Lecimy zaraz dalej, zobaczyć co i jak, ale fajnie. Już na sklepach, jak byłem dzisiaj w Sephora, to już muzyczka taka świąteczna, jest super klimat. Naprawdę. Słuchajcie, w Home & You to już jest naprawdę święta pełną parą. To? No, ładnie będzie wyglądać. Tak będę mu to pasowało do mieszkanka bardzo. No weź. Może zrobimy to biało wszystko. Śnieżnie. Co ty na to? Mamy jeszcze pościel świąteczną, nie? Kilka. Dwie chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy one nie zaginęły w akcji, jak się wprowadziliśmy.
Ale na pewno wiesz, co bym chciała zrobić? No. Dobra, bierzemy to śniadanie, to jest drogie, kosztuje 35 zł. Za takie badyle za 35 zł to już nie. Tak uważam. Ale... Słyszałem, że na AliExpress można dużo fajnych rzeczy znaleźć. Spoko cena. Tam. Jest promocja. Cieka. Za każde wydanie 100 zł otrzymasz bonus 100 zł w prezencie tylko do 5 grudnia u moich urodzin. Jak mi się podoba ten talerz, jest piękny. Właśnie moja żona pomyliła jelenie z łososiem. Wiedziałam, że talerze z łososiem super. Dobra, bierzemy coś? Nie wiem. Niestety przez to, że w MacBooku nie ma wejścia na karty SD, trzeba po prostu kupować przejściówkę. A że przejściówka nam się zepsuła, to trzeba wziąć kolejną. I nie mamy paragonu. Niestety i no, nieprzyjemny wydatek. Bo te przejściówki nawet kosztują takie lepsze, kosztują 400 zł. To jest dość dużo. Jak za taki badziew, o tak to nazwijmy. Dzisiaj niestety nie mamy szczęścia do zakupów. Jak nie możemy znaleźć rzeczy do domu, tak też nie możemy znaleźć przejściówki. Mimo, że byłem w iSpocie, to nie ma takowej. Więc musimy jechać dalej. A dzisiaj jeszcze mamy angielski, więc dużo obowiązków. Więc muszę dzisiaj zmontować ten film, żeby dzisiaj dla was go dodać. Zaczynam się przerzucać trochę na taki system, żeby nagrywać dla was i wrzucać tego samego dnia, ponieważ za chwilkę będzie okres, w którym taki sposób będziemy nagrywać, więc będzie to fajnie się do tego po prostu przyzwyczaić, więc żeby nie mieć takiego szoku, ale będzie dobrze. Dzisiaj sobie tak postanowiłem, że chciałbym zjeść rosół. A nie chcę cały czas zamawiać jedzenia i ostatnio zacząłem gotować, zacząłem jeść jeszcze na Instuficiu. Po prostu mam na Instuficiu mam tylko dwa posiłki w sumie. Uzupełniam sobie to też swoim gotowaniem. Więc dzisiaj robię rosół i będę go też jakby zamykać w jakichś tam słoikach, żeby mieć na potem. No, lecimy. Ja mi się ten tydzygo, my life be like yo. Hello. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig baby. För de här Yardies, Yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig på det jag lägger all min tid. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Słuchajcie, rosołem. A jeszcze muszę kupić lampę, ponieważ przyszły już takie ciemne dni i jak nagrywamy w domu, to czasami po prostu potrzebujemy lampy, która ładnie nas oświetli, żebyście nas dobrze widzieli. I nasza poprzednia nam się zepsuła, bo była takiej wątpliwej jakości, wiecie, bo kupiliśmy ją gdzieś tam w necie i przyszła i taka była, od samego początku była taka szemrana. I po prostu, no musimy mieć tą lampę, więc jadę zaraz zapytać się, czy w takie moje jedno miejsce, gdzie kupuję rzeczy właśnie do aparatu. Zapytać się, czy jest lampa, plus musimy dać jeden aparat do naprawy. No. Wiecie, no eksploatacja sprzętu trwa, ponieważ nagrywamy dla was filmy, a jak nagrywamy filmy, no to jednak eksploatuje się ten sprzęt i czasami tam, wiecie, coś się zniszczy, no i tak to jest, no niestety. Więc trzeba o to dbać. No, a później jadę kupić rzeczy na rosół i nagram dla was, jak robię rosół. A pogoda za oknem barowa. Zdecydowanie barowa pogoda. Mógł się zobaczyć, teraz nagrywałem dla was ujęcie z garażu, jak jechałem samochodem. No i musiałem się trochę nabiegać, naprawdę. Trochę się nabiegałem i się zgrzałem, ale super. Jaram się. Fajnie, bo dawno nie robiłem takich ujęć, a czasami mam coś takiego, że po prostu mnie włącza mi się coś takiego w głowie, że chętnie nagram takie ujęcie, więc no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie komentarz. Albo łapkę w górę, albo coś. Robiłem w swoim życiu już raz rosół, ale muszę sprawdzić na telefonie, co jest potrzebne, bo za cholerę. Wiem, że mięso, wiem, że włoszczyznę. Włoszczyznę to na pewno wiem. Włoszczyznę trzeba wziąć. Trzeba wziąć włoszczyznę. Ciekawe, czy jest przygotowana. No proszę, jak tam jest pod razem. Torwę? Są? Tak. Zakupy zrobione. Wracamy na chatę.
i gotujemy. Przeczytałem, słuchajcie, w necie, że im więcej rodzaju mięsa, tym jest lepszy rosół. Mam wołowinkę, szponder wołowy. Indyka. Coś jeszcze. Kurde i... A, i kurczaczka, tylko że... I kurczaczka kukurydzianego, takiego żółciutkiego. Znaczy nie, nie całego kurczaka, tylko korpus. Pędzimy gotować. Dajcie znać, czy wam takie filmy się podobają. Mi bardzo się podobają. I ogólnie dzisiaj taki fajny dzionek. Taki dzień, jakiego dawno potrzebowałem. Takiego chilloutu, spędzenia sobie czasu właśnie w domu, nagrania takiego luźnego filmu. I aż miło się żyje. Wstawiam rosół i jeszcze muszę kupić jedną rzecz na święta, o której wam powiem. Nie wiem, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, ale zaraz wam powiem moje fajne rzeczy, o której marzyłem od dawna i za chwilkę ją kupimy. Chciałam powiedzieć, że dostałam opieprz, że oddałam na pewno garnek którejś z dziewczyn. Nie garnek to był. Chodziło ci o garnek. A co to są za jakieś paczki? Szachy moje. A to? Ale ma jugi, nie wiem. Krówki. Krówki są nasze. No. Trzeba wziąć je. Na zimę, żeby były. No pewnie. Dalej wodę do garnek. Kobieto. No dobra, nalewam. Dalej 10 litrów. A gdzie tu się litry pokazują? Po boku. Wyświetlają się, kochanie. Gdzie? Zaczyna się mrygać, tam jest taka bateria. Dobra. Uważaj, kochanie, nie śpiewaj, tak może mnie wykryć, wiesz? Ale jesteś naprawdę ja. Na YouTube. Naprawdę. Jakie mięso kupiłeś? Szponder wołowy. Łata wołowa i ten szyja indyka. Kurczak kukurydziany, patrz jaki żółciutki. Z kukurydzą farbem. Takie co jedliśmy kiedyś w tym, w Gdańsku. Strzelełko indyka, to jest łódko indyka. I szponder wołowy. Myszka, pójdziesz po tą żarową tą? No pójdę. A mogę przy okazji zajrzeć teraz, Mana? Potrzebuję jedną rzecz, potrzebujesz tego? Potrzebuję teraz. Dobra. Słuchajcie, Ewa zawsze się ze mną starguje. Może jednak zachęciłabym Rossmana jeszcze. Muszę kupić taki palnik, wiesz? Że jak masz kanapkę i mozzarella kładziesz sobie i podpalasz, po prostu spalasz ją tak fajnie i masz już tylko rozpuszczoną. O, fajne. Zaraz sobie zamówię taki palnik. W ogóle za chwilkę zamówię jeszcze jedną rzecz, o której Ewa nie wiem czy wie, czy nie wie, ale to jest rzecz świąteczna. Nie mów mi, że chcę zrobić iluminację na ścianę. Chcę zamówić inteligentne lampki, więc zamówiłem dzisiaj inteligentne lampki. Nie, ale tam masz, możesz sobie zmieniać wszystkie kolory, możesz sobie wszystko robić na telefonie, możesz sobie ustawić jaki chcesz kolor, od białego po różowy i może ci świecić w różnych tonacjach, jest super. To jest moje marzenie od ostatniego roku. Dobrze, zamówiłem. Zaraz zamawiam. Przeżyję to. Dawaj, idź szybko, muszę podpalić. Słuchajcie, wrzuciłem tutaj już część mięsa, teraz jeszcze przykroimy szyję. Op, wrzucamy. Udo. I... Szponder wołowy. Halo? Nie ma. A idź do tego. Ziele angielskie. I pieprz. Jak będzie ostrzejsze, to będzie ostrzejsze. To jest mój sposób. Proszę się ze mnie nie śmiać, proszę mnie nie wytykać palcami. To jest mój sposób na robienie rosołu. No i gotujemy. W tym momencie, słuchajcie, poczułem totalnie święta. Jak już robię rosołę, jak jest taki klimacik, to się jaram, naprawdę. Słuchajcie, idziemy kupić ten palnik, pokażę wam od razu o co chodzi i kupimy też te lampeczki, bo one są naprawdę super, jeśli może komuś dam taki pomysł, wiecie, na święta. Dobra, lecimy z tym. Drogi kocham cię, będę ciebie też, Jureczku. Tak? No znalazłaś? O kurde. Jestem bohaterem w domu? Tak. Proszę. Czekajcie. Mogę ją opalić kawałek? Dobra. Słabo. Daj, ja to zrobię lepiej. Jak ktoś ma indukcję, to po prostu niech sobie w taki sposób opali. O. I opalone. Hop. Lecimy. Idziemy zamawiać. Słuchaj, to się nazywa inteligentne lampki na choinkę. 250. Nie wiem, jaką będziemy mieć choinkę. Dość drogie one są. Udało się, zamówiłem te lampki, które mi będę sterować przez swoją aplikację w telefonie. Jak one tylko przyjdą, mają być jutro. Jak będę nagrywać następny vlog, to pokażę wam, jak one działają. Już się nie mogę doczekać, jak będzie choinka i będzie w tych różnych wzorach. Naprawdę te lampki są zajebiste, już w poprzednim roku je widziałem, więc cieszę się, że mogę je sprawdzić w końcu. Trochę kosztowały. Muszę się przyznać, że bolało mnie płacenie za lampki, ale mam nadzieję, że wystarczą na lata, że będą mnie cieszyć przez kilka lat, więc no.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dam na pewno wam znać, co i jak je już wypróbuję. I też nagram dla was test tych lampek, żebyście kupowali albo nie kupowali. Powiem wam szczerze, czy są ok, czy nie są ok. Taka recenzja ode mnie lampek świątecznych. Jeśli chodzi o palnik, już wam pokazuję, o co chodzi. Zamówiłem taki palniczek. Jest to taki palniczek, który sobie dopiekać na przykład ser na toście. Tak, żeby nie wkładać do tego do piekarnika, tylko na przykład właśnie opalić cybulę. Jest to naprawdę mega, mega wygodny i takie wiecie, i mega przydatny w kuchni. Jak tam zakupy? Ile wydałaś? Ja nie wiem. miałam coś strasznie słodkiego, vlogmasowego. Tak? No. Kupiłem lampki. No ale spójrz. No jakie słodkie, ale super, zobacz. Czekaj. Piękne. Śliczne, co? Rozmanie? Tak. Zobacz, jakie piękne. Tak mi się te spodobały. No, tak zobacz, jak to wygląda. Super. Piękne. Piękne. Nie 10, takie piękne jak ty. Złotych. Ile? 30. Ale to są lampki na lata. To są lampki na lata. Tak, jeszcze nie podobają. Ale Myszka, ja ci zaraz pokażę, o co chodzi, bo ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Rosolik się gotuje, jutro Ewa powie na kanale, czy był dobry, czy nie był dobry. Słuchajcie, ja właśnie lecę montować dla was ten film, żeby dzisiaj się ten film pojawił na kanale. Troszeczkę taki vlogmasowy styl, zaczynamy rano, kończymy wieczorem i dodajemy film. Będzie na pewno fajnie, jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Dzień taki pełen pozytywnej energii, no. Rosół będzie pyszny, już to widzę i już to czuję, więc lecimy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Zapomniałem, że odpocząć. No, teraz będzie troszeczkę łatwiej. Więc no, wpadajcie do mojego Instagrama, będzie mi niezmiernie miło. I lecę. I lecę. Ser z owczy. No, i tyle. Ja gotuję dalej rosół i montuję dla was. Widzimy się już pewnie pojutrze. Zobaczenia. Salut. Ciao. Halo. Add it up.